Siemano wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Michda, i witam Was na kolejnym kozackim odcinku z OG Sezonu. W dzisiejszym odcinku postaram się przedstawić Ci wszystkie zmiany i nowości, jakie już niebawem pojawią się w grze i głównie mowa tutaj o nadchodzącej współpracy Fortnite'a z Lego, o której dostaliśmy sporo ciekawych informacji oraz pojawiły się informacje o współpracy z filmem Auta. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę wczorajszego konkursu na 500 faudalców, a z tego powodu, że nadal tak chętnie wpisuję kod migao2 w sklepie, dzisiaj do wygrania macie 300 v w formie prezentu w grze. Żeby wygrać trzeba zostawić standardową łapeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i koniecznie kod migao2 w sklepie tak jak te kozaki w tle, a w komentarzu podać swój nick z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro, a teraz przejdźmy już do filmu. No i tak moi kochani, jak dobrze wszyscy wiecie, dokładnie dzisiaj o godzinie 15 do gry powinna zostać wprowadzona aktualizacja poprawkowa, po której w grze miał zostać wprowadzony stary OG Seasons 6, Wraz ze zmianami i nowościami, jakie ogólnie tam były. Gracze od jej dodania do gry mogą spotkać na mapie wyspę Kevina, która została postawiona nad zalewem zdobyczy, a żeby to było mało, to dokładnie na tej samej miejscówce tylko obok pojawił się wehikuł czasu z przyjemnego parku z kolejną wiadomością od Dr. Sloane. Poza tym pojawiły się zmiany zaraz obok wypasionej wyrwy, czyli na stęchłym składzie, i został tam postawiony dźwig, który końcowo będzie montował tam rakietę i były to chyba wszystkie zmiany na wyspie, lecz poza nimi pojawiły się nowe przedmioty. Tym razem na wyspę został dodany pistolet sześcioszczałowy, dubeltówka, czepiaki, ulepszony portafort, dwie pułapki, czyli wieżyczka oraz lodowa pułapka, a żeby to było mało, do gry trafiły dwa kozackie pojazdy, czyli deska do driftowania i oczywiście taran. Wszystko to jest już dostępne w grze od dzisiaj, więc wchodźcie do gry, żeby nie przegapić żadnych kozackich nowości. I jeżeli nie znacie jeszcze dokładnie tych zmian, to wszystkie z nich omówiłem wam na wczorajszym filmie, którego macie teraz na ekranie. Teraz jednak przejdziemy sobie do tematu nadchodzącego Nowości, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale już niebawem w grze pojawi się współpraca z Lego, czy nawet informacje o współpracy Fortnite'a z filmem Auta oraz informacje na temat modyfikacji do przedmiotów. Na samym początku zabierzemy sobie temat dodatków, bo co ciekawe, jest to temat, który pierwszy raz w internecie pojawił się dokładnie 3 lata temu, o czym dał znać nam licker Hypex na Twitterze. I jego najnowszy post z tymi informacjami macie teraz w tle. Jak widać według jego informacji nadchodzące modyfikacje do broni, a zaraz później wspomina właśnie o tym, że pierwszy wyciek był 3 lata temu, a zaraz niżej podał wszystkie nowe informacje i najważniejsze to nowe menu z dostosowania ma właśnie tych oto dodatków. To znaczy, że gdy modyfikacje te zostaną wprowadzone do gry, gracze będą mieli możliwość skorzystania z nowej zakładki, prawdopodobnie w ekwipunku, i tam po zdobyciu jakiegoś ulepszenia ze skrzynki będziecie mogli zamontować na dany swój przedmiot. Dodatkowo dowiedzieliśmy się z jego postu, że modyfikacje te będą dostępne zarówno dla przedmiotów najgorszej klasy rzadkości, czyli szarej, aż do złotej. To znaczy, że na każdą klasę rzadkości przedmiotu będziecie mogli zamontować jakiś dodatek. Co też ciekawe, pojawiły się informacje na temat dokładnie dwóch dodatków, jeden z pierwszych to luneta, którą gracze będą mogli zamontować na jakiś przedmiot, a drugi z nich to dodatek dający wam dokładność i mniejszy odrzut podczas strzelania. Moim zdaniem wprowadzenie takich dodatków byłoby czymś na podobiznę rozszerzeń rzeczywistości, bo tam mieliśmy takie dodatki jak większe obrażenia, szybsze przeładowanie i na przykład rozszerzenie, które kosztem strzelności dawało nam większy damage. Tak więc będzie to mega podobne, lecz na pewno będzie o wiele lepsze, bo jeżeli przykładowo zlikwidujecie gracza z przedmiotem, który miał dodatek, to po jego zabraniu dodatek ten nadal będzie na tej broni i zresetuje się on dopiero w nowej rozgrywce. Pamiętajcie jednak, że nie wiadomo kiedy to wszystko zostanie wprowadzone do gry, tym bardziej, że tak jak wspominałem na początku i tak jak wspominał ten leaker, pierwsze informacje o tym były 3 lata temu, a nadal nic nie zostało dodane do tej oto gry. To jednak zobaczymy już w grudniu, ponieważ wtedy będzie nowy rozdział, lecz co najciekawsze moi kochani, w internecie właśnie pojawiły się kolejne ważne i to serio ważne informacje w temacie współpracy Fortnite'a wraz z Lego, które już jakiś czas ma zostać wprowadzona ogólnie do gry. Jak jeszcze nie pamiętajcie, to od bodajże sezonu trzeciego w tym rozdziale w internecie pojawia się sporo informacji na temat tej współpracy i co najważniejsze pamiętajcie, że jest ona potwierdzona, że trafi do gry, tylko że obecnie nie wiemy jeszcze kiedy dokładnie tam trafi. W temacie nowości jakie znaliśmy do tej pory to przykładowo funkcja cyfrowy bliźniak pozwalająca wam skanować budowlę Lego i przenosić do kreatywnego dodatkowe elementy na trybie kreatywnym, nowe przedmioty kosmetyczne, możliwe nagrody i specjalny Tryb. To właśnie w temacie trybu pojawiły się bardzo wielkie informacje, bo dowiedzieliśmy się o co dokładnie będzie chodziło w trybie LEGO. I pierwsze informacje o tym przedstawiłem Wam na ostatnim filmie na kanale i dał znać nam o tym Laker Hypex. Według tego co tam podał, Fortnite pracuje nad przeniesieniem fasolek z Falga z domeny gry, a także pracuje nad trybem LEGO, w którym grasz jako postać LEGO i budujesz współdzielone światy, które mają wrogów, miasta, Lego Lame i wiele więcej. Pozostałe rzeczy jakie mają tam trafić, zostały wypisane dalej w jego pośpiech. I jest tam jeszcze coś takiego, jak działa okrętowe muzyka i nie tylko. I te informacje przedstawiłem Wam na ostatnim filmie, a poza nimi było coś jeszcze o wiele lepszego. Informację o tym podał nam inny liker na Twitterze, i tym razem był to Shina, który napisał, że wydaje się, że współpraca Fortnite'a wraz z Lego ma system losowego generowania terenu podczas tworzenia nowego świata, a dalej napisał coś jeszcze. Możemy tam przeczytać, że może to działać jak świat w Minecrafcie, co oznacza, że po tworzeniu świata losowo wygeneruje się nam jakaś wyspa, a dalej możemy przeczytać, że będzie tam budynek z przewodnikiem na walki i dużo innych ciekawych rzeczy. Tak więc, jak widać, współpraca ta idzie pełną parą i co chwilę w internecie pojawiają się jakieś inne ciekawe rzeczy. I z tych tutaj wiemy, że w grze na pewno pojawią się postacie Lego, którymi będziemy grać i będzie tryb otwartego świata, właśnie z Lego. Co do tego, jak będzie wyglądał ten tryb, dopiero zobaczymy. I jedyne szczegóły, jakie znamy, to te, które zostały wypisane przez samych klikerów, ale ja osobiście nie mogę się go już doczekać, bo chciałbym sprawdzić, jak to dokładnie będzie wyglądało w grze. Tak jeszcze dodam, że nie wiemy kiedy dokładnie współpraca ta zostanie wydana w grze i były informacje, że ma ona trafić właśnie teraz w tym sezonie, ale raczej w to wątpię, tym bardziej, że dużo się teraz dzieje i wydaje mi się, że będzie ona dopiero w nowym rozdziale piątym. To jednak dopiero zobaczymy i o wszystkich szczegółach będę informował was na bieżąco. I teraz przejdziemy sobie do ostatniego najważniejszego już tematu, czyli współpracy pomiędzy Fortnite'em a filmem auta, bo o tym też pojawiły się nowe informacje. O tym wszystkim poinformował nas leaker Hypex na Twitterze, czyli największy liker z Fortnite'a, który dał znać, Zygzak McQueen's Auto zostanie dodany do gry Rocket League, a samochody z tej gry zostaną dodane do Fortnite'a w rozdziale 5 w nowym trybie. Jak jeszcze nie pamiętacie, to ostatnio w internecie pojawiły się informacje. Informacja, że wraz z wydaniem trybu wyścigowego w Fortnite w grze pojawi się specjalny tryb Rocket League, który pozwoli graczom ścigać się samochodami z tej gry właśnie w Fortnite. Cie. Skoro Zygzak McQueen y trafi do gry Rocket League, a samochody z tamtej gry trafią do Fortnite'a w nowym rozdziale, to logicznie myśląc, gracze będą mogli wykorzystywać samochody Zygzaka McQueena podczas wyścigów w Fortnite i trafi ono też tutaj. Tak więc informacja ta jest mega kozacka i sam osobiście mega się cieszę, tym bardziej, że nieraz oglądałem bajka auta, a nawet grę kiedyś w taką grę z takimi autami, więc bardzo fajnie i sam osobiście nie mogę się już doczekać tego wszystkiego w Fortnite. Cie. Pamiętajcie, co jest naprawdę mega ważne, że współpraca ta trafi do gry Rocket League, a dopiero potem auta te trafią do Fortnite'a, tak więc nie będziecie mogli ich zdobywać w Fortnite, tylko najpierw w grze Rocket League i dopiero potem trafią w tym nowym trybie wyścigowym. Obecnie sam nie gram w tą grę, ale jeżeli pojawi się tam zygzak, to wejdę, żeby go zdobyć jakoś albo kupić, zależy jak to będzie wyglądało i potem przetestujemy sobie go w nowym dziale na wyścigach i pamiętajcie, że tutaj może się jeszcze bardzo dużo zmienić. Żeby poznać wszystkie pozostałe szczegóły na temat tej współpracy z autami w Fortnite, musimy poczekać aż do startu nowego rozdziału i zobaczyć jak będzie wyglądał ten tryb z Rocket League, lecz skoro leakerzy tak piszą, to Zygzak niebawem pojawi się w Fortnite. Podsumowując, po dzisiejszym odcinku znacie wszystkie najważniejsze informacje w temacie nadchodzącej współpracy Fortnite'a wraz z Lego, która jak widać będzie mega ogromna oraz sporo informacji na temat nowych modyfikacji do przed a na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić apeczkę do góry, o ile wam się spodobał. Pamiętajcie też o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. Pamiętajcie też o kodziku miga o tak jak te kozaki na początku. I widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!